Jeśli tak jak my złaknieni jesteście dobrego futbolu, to dobrze trafiliście, bo dziś spodziewamy się nie lada widowiska. Niedługo transmisja. Halo, halo, witamy i pozdrawiamy z Lizbony, gdzie na Estadio da Luz wkrótce rozpocznie się piłkarskie widowisko. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Zapraszamy na mecz dwóch drużyn w ramach Liga Portugal. Benfica zmierzy się z FC Porto. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. W meczu Bragi mamy nowy wynik. Posłuchajmy. Mamy pierwszą bramkę dla Bragi. Zdobywcą bramki jest Ezekiel Avila. Bardzo ładnie wykończył akcję. Obecny wynik brzmi 1-0. 3 minuty meczu za nami. Piękne dzięki za meldunek. Wychodzi na pozycję. I mamy pierwszą bramkę meczu. Mają co świętować. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. Już grają. Przydałaby się teraz jakaś mocna odpowiedź ze strony Benfiki. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nonszalancko, ale brawa za starania. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Julian Weigl i piłka do Zaidu Sanusiego. Nie rwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Nastąpiła zmiana rezultatu w meczu Sportingu. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Sportingu. Obecny wynik brzmi 1-0. Minęło 30 minut meczu. To chyba wpadnie! Znakomicie teraz broni. Pokazuje klasę. I nawet nie zmieni tego decyzja sędziowska, bo mieliśmy offside przy tym strzale. Sanusi. I piłka do Zaidu Sanusiego. I piłka do Zaidu Sanusiego. Julian Weigl. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Sędzia wznawia grę po przerwie, a my zobaczymy, czy nieznacznie prowadzący Porto zachowa czujność, czy może spocznie na laurach.
Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Suma summarum, rzut wolny. Był tu zamiar nieodgwizdania faulu i puszczenia gry na mocy korzyści, ale ostateczna decyzja jest inna. Sanusi. Ależ łatwo teraz minął. Ryzykownie, ale skutecznie. Uwaga, mocny pressing. Okazja, jak marzenie. Piłka w bramce. Odskakują na dwa oczka. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Piłkę znacznie częściej oglądamy dzisiaj przy nodze graczy z Porto. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. No ale jak widać, ponownie szukają okazji do ataku. Centruje w pole karne, ma do kogo. Obrona już czekała na to dośrodkowanie. Bardzo dobre ustawienie. W prasie sportowej ostatnio aż roiło się od doniesień na jego temat. Dzisiaj gra przeciwko swojemu dawnemu klubowi. Będzie odstawiał nogę? Nie sądzę, to w końcu profesjonalista. Sentymenty sentymentami, z dawnymi kolegami pewnie przywita się serdecznie, ale potem da z siebie 100% dla swojego aktualnego pracodawcy. W meczu Bragi mamy nowy wynik. Posłuchajmy. To trzecia bramka dla Sportingu Braga. Prowadzą już 3-1. Mamy 72 minutę. Bardzo dziękujemy. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Ależ doskonała sytuacja. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości, trudno się pomylić. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. I mamy nowy wynik w spotkaniu Bragi. Bramka dla Bragi. Teraz prowadzą 4-1. Minęła 83. minuta. Piękne dzięki za meldunek. Bardzo umiejętnie kupują sobie czas, czy też jak to się mówi, szanują piłkę. Czekają, aż mecz dobiegnie końca. Zrobili swoje, z poczuciem zadowolenia wymieniają teraz podania. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze 2 minuty. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj 3 punkty. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie.